Dzień dobry. Czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie na progu nowego półrocza roku kościelnego, zwanego półroczem Kościoła. Pierwszą niedzielę po Trójcy Świętej, 19 czerwca 2022 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłem dnia, hasłem tygodnia, które proponuje broszurka z Biblią na co dzień, a są to słowa wyjęte z Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie w 10 rozdziale i 16 wierszu czytam. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Panie i Boże nasz, raz pobłogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Jak wspomniałem, dziś rozpoczynamy nowe półrocze roku kościelnego, które w tradycji chrześcijańskiej nazwane jest półroczem Kościoła. Do tegoż półrocza zaliczamy wszystkie święta związane z życiem, działalnością i historią Kościoła. I ktoś może powiedzieć, że teraz nie będzie już w Kościele zwiastowana Ewangelia. Teraz będziemy wspominali tylko przodków, przewodników wiary, będziemy ich gloryfikowali, będziemy wspominali piękną, urzekającą, niesamowitą kartę historii Kościoła. Nic, kochani, bardziej mylnego. Oczywiście można wspominać przodków i przewodników wiary, wszak jest to jak najbardziej biblijne. Przecież autor listu do Hebrajczyków powiedział: wspominajcie na wodzów waszych, którzy głosili wam Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, wiarę naśladujcie. Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Kościół jest dziełem Bożym, jest dziełem Bożego Ducha. I podstawowym zadaniem Kościoła jest zwiastowanie Ewangelii, dobrej nowiny, wieści o zbawieniu, o Jezusie Chrystusie. I jestem pewien, jestem przekonany, że tej prawdy w zwiastowaniu Kościoła nie brakowało, nie braknie i nigdy nie będzie brakowało. Przekonuję o tym hasło rozpoczynającego się tygodnia. Pan Jezus w sposób szczególny przypomina nam, że my jesteśmy członkami Kościoła. Poprzez Chrzest Święty zostaliśmy włączeni w poczet dzieci Bożych. Staliśmy się Bożą własnością. Zostaliśmy włączeni do Jego ciała Kościoła. Kościół tworzą ludzie, czyli ty i ja. To my mamy wpływ, naprawdę mamy wpływ na zwiastowanie Ewangelii. Zwiastowanie dobrej nowiny nie jest, kochani, zarezerwowane tylko i wyłącznie dla duchownych, jak dziś niektórzy uważają i twierdzą. Ogłoszenie wieści o Jezusie Chrystusie, zwiastowanie Ewangelii jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem, jest naszym chrześcijańskim przywilejem. Tylko czy ja z tego przywileju, z tego obowiązku się wywiązuję? Dziś Jezus wypowiada niesamowite słowa. Kto was słucha, mnie słucha. Jakie słowa wypowiadają moje usta? Czy zawsze są to Chrystusowe słowa? Czy zawsze są to słowa świadczące o tym, do kogo należę i kogo wyznaję? Ileż to razy nasze chrześcijańskie usta wypowiadały i wypowiadają słowa, które z Chrystusem nie mają nic a nic wspólnego. Efektem takiego zwiastowania jest obojętność wobec Bożego ciała Kościoła. Efektem takiego dziwnego zwiastowania jest brak Chrystusa w naszym codziennym życiu. To Pan Jezus powiedział, że z obfitości serca mówią usta. Jeśli serca nasze nie są wypełnione i przepełnione Chrystusem,
To chrześcijańskie życie jest jedną wielką obłudą, a Bóg obłudą się brzydzi i obłudnicy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Chciejmy, drodzy słuchacze, bracia i siostry, drodzy strażacy, w szczerości, prostocie, uniżoności swoich serc, głosić słowem, czynem, zwiastowaniem, postępowaniem, ale i wierną służbą, także rodzicielską służbą Chrystusa, aby ludzie wątpiący, błąkający się gdzieś po bezdrożach dnia codziennego, znaleźli cel wędrówki, znaleźli Jezusa Chrystusa, aby nasze dzieci, nasze wnuczęta mogły kroczyć drogą, o której Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Bo tylko z Nim, z Chrystusem możemy żyć bezpiecznie. Teraz i wiecznie. Amen. Tak niech się stanie. Życzę wam wszystkim dobrej, błogosławionej niedzieli. Strażacy dobrej służby. Ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech was wszystkich Pan Bóg błogosławi, a usta wasze niech głoszą chwałę naszego Pana. Z Bogiem. Do zobaczenia.